Ale pięknie to wygląda. Jaki Buddha. Nie, nie da się. Po schodach było ciężko. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo pieniędzy. Nie da. A co? Emma, czy ty jesteś szefową, czy nie? Woda z lodem już przygotowana, a tu w naszej najlepszej restauracji lekko wystrój się zmienił. Nowe ławeczki, takie kolorowe, jakieś pomalowane. Pogoda się zmienia, bo dwa dni temu padało. Wczoraj akurat była ładna pogoda, ale dzisiaj znowu się chmurzy i już delikatnie kropi. No i chyba pomalutku pora sucha się kończy i pomalutku chyba ta pora mokra pomalutku nadciąga. A my chcieliśmy się dzisiaj wybrać na wycieczkę. No i o ile właśnie ta cała nasza piękna pogoda nam pozwoli, no to pojedziemy, ale to wszystko będzie dzisiaj zależne od pogody. Dzisiaj ekipa w komplecie przyjechała do Wielkiego Buddy. Wow. Właśnie się stresowaliśmy rano, czy będzie odpowiednia pogoda i co prawda gdzieś tam coś trochę pokropiło, pogrzmiało, ale jednak pojechaliśmy. Emi, tu z drugiej strony! Emi, tu! Od zaplecza poszłaś! Kofi 40 batów, no to nie jest źle. No nie, chyba teraz nie, no raczej później. O, Budda przed nami. Słońce wyszło i standardowo ciężko wytrzymać. Co to? Oczy i buzia? A, zdjęcie Buddy. To dopiero. Ani klapka zgubiła. Właśnie, czekajcie, jeszcze tutaj zobaczymy, jak to tutaj wygląda z bliska. No właśnie, to jest taki Budda na skalę. I tutaj widzę jakieś stawiki, jeziorka. No zaraz zobaczymy, co nas tutaj dzisiaj czeka. Spory teren tutaj. Sporo ludzi. A już ramki możecie iść już brać nowe. O. Są nasi najlepsi sąsiedzi. Tędy jest cień, dobra, tutaj. Zobaczymy, co tu jest. O, może w prawo najpierw pójdziemy. Idźmy najpierw w prawo. Please keep off the grass. Proszę nie chodzić po trawie. Jest napisane, żebyś się tutaj nie wybierała na tą trawę ładną. Ale jest super. No właśnie. Czemu robią trawę, skoro na niej nie można łazić? Żeby ładnie wyglądała, a nie po to, żeby ją deptać i rozwalać. Boisko, żeby grać w piłkę. Tak, boisko, żeby grać w piłkę. Bo nie muszę tego puścić. Chyba nie. Patrz, tata, teraz to widać. O, teraz ładnie widać. Uuu, teraz to widać pięknie. No, czekajcie, bo tu... Nie wiem, później gdzieś tam można to przeczytać. Czekaj, bo teraz to mi drzewo zasłania, a wcześniej Chińczycy przeszkadzali. Tutaj... Po tym chyba nie wolno chyba chodzić, to jest do siedzenia. Jak myślisz? Nie wiem. Chodź jeszcze tu kawałek. Tu będzie zaraz dobrze. O, teraz jesteśmy na wprost. Ale pięknie to wygląda. Jaki Buddha. O, jakie fajne miejsce. Jaki fajny taki park w ogóle cały. Pięknie to wygląda. Piękny złoty Budda na skalę. Wow. Tutaj jeszcze za nami jakaś taka mini świątynia, do której zaraz zobaczymy. Kilka fotek strzelimy i pójdziemy zobaczyć, co tam dalej jeszcze jest. Ja chciałam powiedzieć, że tam u góry widać taką flagę, więc chyba ktoś na to wspinał. Tam na samej górze, nie? No, tam na samej górze jest jakaś taka flaga. Nawet chyba dwie albo trzy. Jakoś tam na pewno da się dostać. Co jest? O nie. Da się tak.
Może nie trzeba nic rzucać. Widzisz coś? Ścieżka. Jaka ścieżka? Tak, pójść, ciekawe. Pod górę? Albo to może po prostu... O, widzę go! Można też poraka. Kogo oczy? No budy, zobaczę tu. Pokaż. Widzisz, tam są takie barierki u góry, zobaczę tu. Okej, sprawdźmy, co jeszcze tutaj ciekawego się dzieje. Ale tutaj chyba tylko można dary złożyć. W postaci najlepiej pieniędzy. Raczej tak. O, można się jeszcze pomodlić, jak ktoś chce, i zapalić tutaj jakieś świeczki i kadzidełka. A, bo tutaj jest jeszcze ta akcja z tymi złotkami. Te złotka się tutaj gdzieś skądś bierze. Za nie się tam gdzieś jakoś coś płaci na pewno i przykleja się do tego właśnie Buddy. I on później będzie taki cały oklejony, bo tam już pani mu klei. O, na kolanie mu przykleiła złotko. I tam jakieś życzenie sobie pomyślała, pomodliła się. No i teraz będzie jej się lepiej żyło. Tutaj mamy zadaszenie, ławeczki i można sobie siedzieć i podziwiać Buddę przed nami, który jest. No właśnie nie wiem, gdzie są te złotka, ale widziałem, jak przed chwileczką pani oklejała go złotkami. Daj mi buty, jakby co. Tu jest pokazany cały ten park, ścieżki. Tutaj jest cały ten... I Budda, no. Przed Buddą. Sejfy. Coś tu za 100 batów można kupić, ale... Nie wiem, czy tylko te kadzidełka? Coś jeszcze? Ile? A. Pan powiedział, że nie ma wyznaczonej ceny, ile trzeba za to zapłacić. Tylko ile się da, tyle... Tyle po prostu będzie już. Nie, to się pali tu. Kadzidełka się pali tam. Świeczka tam. Tak, na pewno trzeba położyć życzenie. Dobrze, trzeba ukręć. O, tam jeszcze nawet widzę, są jakieś monety poukładane na Buddzie. Sejfów a sejfów, wszędzie sejfy. O, kwiatek złożony. Naklej tam, gdzie uważasz. Tylko z życzeniem dla nas wszystkich. Znaczy z intencją dla nas wszystkich. No, można jeszcze, no. Ktoś tu dał po bacie, po 5 batów, po 2 baty. Czekaj, myślę jakieś życzenie. Tylko musisz słyszeć, co mama powiedziała, z intencją dla nas wszystkich, czyli to musi być życzenie, żeby się spełniło i było dobre dla naszej trójki. No to dobra. To zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo pieniędzy. Nie to. A co? Dobra, już, klej. Wcale nie jest tak łatwo przyczepić. O-o. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ja. To chyba nie tą stroną. Chyba do palca ci się klei, a nie do Buddy. O-o. O-o. Aż tak się przy... No. Po coś to dotykał. Kurczę, co to? Jakieś oszukane złotko. Oh my god. No dobra, to zostało tu. Nasze jest tu. Ale trzeba przyklepać. No dobra, o, przyklepane. Trzeba. A, no to widzisz. Daj mi jakieś drobniaki. Z jakie drobniaki? Żeby tu dać. Dobra, to za te rozwalone złotko trochę. Jeszcze zostawimy jakiegoś drobniaka. Dobra, masz piątaka za nas wszystkich. Dawaj, Emma. Wstrzymujesz kolejkę. Jest? Tak. Postawione? Już na przyszłość będziemy wiedzieć, że to nie palcami, tylko papierkami. Ja się trochę boję. Czego?
Czego się boisz? Z tego ognia. Nie z tego, tu masz ogień. Tylko czekaj, bo już chyba z gazem. Może tu się pali. Też się już nie pali? Szlaban, traban. Ognie zgasły. Nic, zapalimy od świeczek. Jest. Dobra, to jak tu mamy trzy... A skąd ty masz taką żółtą świeczkę? Też miałaś? Skąd ja? Też stamtąd? Masz ją już? Tak, by mi zgasło. Dobra, to z racji, że tutaj kadzidełka mamy trzy osobne, to ja myślę życzenie tylko dla siebie. Ciężko się to wbija, ale da się. Moja cię, jak na takie turystyczne miejsce, to ceny prawie jak w sklepie. Dobra, ja chcę coś do picia. Nie, nie da się, po schodach było ciężko. Ciężko. Trzeba coś pokombinować. Ale ładnie tu zrobili. Mega ładnie. Tutaj widzę jeszcze ten, tam są jakieś światła, więc w nocy na pewno jest to oświetlone, ten Budda, bo tam takie mocne, kurde, halogeny. No, mega, mega, mega. Bardzo, bardzo ładnie. Tyle ciekawe, że nie ma tutaj żadnego biletu wstępu, za nic się w sumie nie płaci. Można sobie tu po prostu przyjść i sobie pochodzić, pozwiedzać. No i fajnie spędzić czas. Tak na spokojnie. No tutaj idealne miejsce do zrobienia sobie fotki. Tylko pewnie, żeby się tu dopchać, to trzeba wszystkich Chińczyków przeczekać. O, tam jeszcze będzie fajny widok z tamtej strony. No, ładnie. Bardzo ładnie. Wieczorem chyba to jest fajnie, bo tam też światło są. Tak, tak. Bardzo, bardzo ładnie. Szkoda, że ta woda w sumie tak nie leci po tych tutaj wodospadach. A tam coś płynie, chyba ten jaszczur taki. Tylko głowę widać. Tutaj też dużo świateł, więc w nocy na pewno oświetlone. I w sumie tyle. A miał szczury od poprawy. W sumie chyba już taka ostatnia ważna rzecz, którą tutaj jeszcze warto poruszyć, to to, że jest jeszcze spore zaplecze z pamiątkami i z czymś do jedzenia. Restauracja. Duży widzę wybór jedzenia, coś do picia, jakieś kapelusze i jakieś inne gadżety. Z tej strony też toalety, bo z tamtej też byliśmy. Także
jest dobrze zaopatrzone miejsce. Duży parking i dla autobusów, i dla samochodów, i dla skuterów, także wszystko jest.